Siemanko, witam was serdecznie z tej strony do was Polski, a dzisiaj jest ze mną Ziutek. Tak, pod nickiem Marek872601 i dzisiaj jesteśmy na ETS-ie na multiplayer. Jakby ktoś nie wierzył, proszę bardzo, są inni gracze, pokażę od razu wam może mapy. Jak widzicie, naprawdę sporo mapa z polskimi dodatkami i wszystko. Niestety nie ma Rzeszowa. Żal, bo tu powinien być. Tak. No wiesz, mieszkam w Rzeszowie, to wiesz. Dobra, więc my sobie może jakiegoś transportu poszukajmy. Oczywiście ja i Marek jeździmy Volvem, ja jeżdżę Volvem FH. Tylko tym nowszym trochę. Dobra. Powiedz mi, dokąd masz, tak żebyśmy mniej więcej w jednym kierunku jechali. Ja mam na Bystrycie, Warszawa, Brno, Poznań. Warszawa... do Warszawy nie mam. Brno... Ja mam tylko do Paryża. Tak, Brno. Nie mam, mam. A masz do Luksemburgu? Luksemburg. Nie mam. Dobra, może mi... To powiedz mi mniej więcej końcówki, dokąd masz. O, po prostu na przykład PL i podaj mi tę końcówkę, nie? Drugą. No na... Co to było? To mi SMS przyszedł. Aha, dobra. Ej, Grzutek, bo ci znowu mikrofon. Czyli mówisz, że masz do Brychno, tak żeby mieć trasę gdzieś przez Brychno. Ale niedaleko. Kurde, no nie mam tak akurat nie do Brychno. Więc ja mam gdzieś tam daleko, kurczę. A może stąd będę miał dobrych na... No wiem, sprawdzimy z Krakowa. Mam... Z Krakowa mam do Lublina, ale to musielibyśmy do Krakowa naparzać. Z jakiejś... nie wiem. Do Krakowa? No, musielibyśmy jechać tak, o, albo ja bym się musiał tepnąć, no nie, ale to też... Chyba że na pusto jedziecie do Krakowa na razie. Ej, mikro, naprawdę ogarnij. Chyba że jedziemy tak, ty będziesz jechał do Brychno, ja mam tak, że akurat nie mam przejazd przez Brychno, bo... O Boże, pojawiło mi się, że z tego, z Londynu do Gdańska mam, kurde, ja jestem tu. Dobra, ja mam coś takiego, że ja mam przejazd przez Brychno, tylko muszę znaleźć ten towar. Mam zawieźć do Francji, do Genewi. Genewę. Nie, to jest H... to nie, sorry, to nie jest Francja. To jest jakieś CH, to nie wiem gdzie to jest. Genewę pisze, ale to niby leży na terenie Francji. Chociaż nie, czekaj, to jest na Szwecji, tak? Tak, akurat to jest krawek Szwecji jest. No to już potem Lyon, to jest Francji, dobra. To co, ja mam jechać na Brno, a ty? No na Brno ja będę jechał po prostu na Genewę i tam gdzieś z Brno weźmiesz w stronę gdzieś, nie wiem, to jest w Czechach, potem musiałby gdzieś na Austrię wziąć, nie? No mam na Austrię potem. Teraz masz na Austrię? Nie, stamtąd, z Brno mam na Austrię. No to dobra, możemy jechać. Ty, a może do A masz do Ostowa? Ostrawa? Ostrawa, no. No mam. To weź sobie najpierw do Ostrawy i potem zerk, ja czekaj, ogarnij z, czy masz gdzieś do... Bo potem ja mam z Ostrawy na przykład do Poznania, nie? Bo mi się nie chcesz tak daleko jechać. Bo mam... Ja mam potem z Ostrawy na Łódź, Kraków i Bratysławę. Kurde, nie mamy... Dzisiaj nie mamy tego samego. Kurde, nie mamy w miarę tego samego, kurczę. No to nic, dobra, to ja wezmę sobie to na tę Genewę, bo tu mam nawet tak... Najbliżej mam, kurde, co jest najlepszej do Luksemburgu. Bo bym ściął tę drogę, ale no dobra, niech by było tu. Luksemburg. Bo do Genewy mam 1900 kilometrów, 1400 kilometrów, nie? No, bo mam też do takich... Gdzieś około 700 km, ale... Chyba, że się prześpimy i się ładunki zrespią nowe. Dobra, to możemy się... Chociaż nie wiem, czemu jest zmęczony.
patrzcie sobie. Nie. Czekaj, ja zewu na chwilę, kurwa. Okej. Tylko, że ja nie jestem zmęczony, to jest problem. Aha, tak właśnie, bo ja sobie tak nie myślę, co wam powiedzieć. To bo myślę. Tak chujowe strona troszkę. Nie jadę do tego, nie mam czasu teraz. Nie mam czasu teraz. Tam możecie w tle coś dziutka. No. Ale jebło cię, ja nie idę dzisiaj nigdzie. Nie, nie. Okej, jestem. Tylko jest mój problem, że ja nie mam tego. Po prostu to miejsce parkingowe jest wolne, ale nie wygląda na zmęczonego mam. Chyba, żebym się przelogował może, co? Też tak mam. Widzisz, kurde. To wiesz co, może ty się przeloguj, bo może to zadziałać. Ja tu zaczekam na ciebie. Po prostu, bo to jest dobra. Parę... Rozgrzeję sobie od razu... Kurde, włącz. Furę. Olej sobie ogarniemy, dobra. Teraz muszę ogarnąć się... Ja zostaję w Ghostku, który jedzie z Kanią, którą ja mam, tylko że na podwójne koło. To ja mam wszystkie auta, jak widzicie, przystosowane do przewozu towaru ciężkiego. No. O, 60 stopni już olej rozgrzewam. Ha, jeżdżę na klawiaturze, jeżdżę na automacie, tak. A propos właśnie złotej edycji. Kupiłem sobie, znaczy ETS-a, kupiłem sobie w wersji edycji roku, w której skład wchodzi oczywiście Euro Truck Simulator 2, złota edycja, wersja podstawowa plus dodatek Going East chyba. I do tego wchodzą malowania, czyli Ice Gold Paint, chyba który aktualnie ja posiadam, nie wiem jaki to jest. Posiadam też Halloween Paint, Force of Nature Paint i Polish Paint, czyli jakby zimne malowania, Halloweenowe malowania, takie naturalne, natury i polskie malowania. Polskie malowania miałem na skanie, ale że jedynie... Ja tutaj mam, jak widzicie, jeszcze kilkanaście osób też ma złotą edycję, bo jak gdzie widzę ich malowania. Po prostu, a Ziutek posiada... Nie, nie. Niestety posiada... Ej, udowiem auto. Nie, bo na... Na ręcznym stan, nie? No wchodzisz? Czekaj chwilę. Odcinek już trwa 8 minut. Tak myślę, że tak do pół godziny będzie, myślę, że ten. Ja pokażę im wnętrze Volvo. Proszę, o, z szyberdachem mam. A, szacunek dla mnie. Tak, oczywiście gramy na Europie, żeby nie było. Że tak napiszę coś. Siema. To jest... sorki za to takie włamliwe cięcie, ale miałem nagrywanie ustawione pod Z i po prostu się wyłączyło. Więc... no, bo napisałem siema, kto jest z Polski i jak nacisnąłem automatycznie Z się wyłączyło. O, Shadow Phonex przyjechał na kimś. Jakimś fajnym Volvem na fajnych, dziwnych malowaniach. Więc tak, jest wybu, bo idę po telefon. Dobra. O, jeszcze grę włączoną. Żeby nie było, nie będę nagrywał niestety z telefonu. Bo mam... nie chcę mi się telefonu po prostu rotować. Może za niedługo jakoś go tam zrotuję, a zresztą zniesie jak cholera, więc...
Ale mi kompa ścięła. Coś się stało? O lol, nie chcę się gra włączyć. Czekaj. To my może zrobimy tak, że po prostu wrócimy. Po prostu będziemy mieć już takie same towary. Nie. I, no, ziom, właśnie. i ziutek odlaguje sobie kompa. Więc Okay. zrobimy takie malutkie, króciutkie cięcie i widzimy się za chwilę. Może w innej nawet miejscowości. Gdzie ty masz ogólnie główny garaż? W Katowicach. Zajebiście po prostu. Dobra, no nic. To my się zaraz widzimy, tak? Zrób. Do siemanko, witamy was serdecznie ze strony już po takim cięciu. Jak widzicie, jesteśmy teraz gdzieś indziej, bo jesteśmy w Brno. W Czechach. W Czechach. Po prostu. I nie mamy transportu po prostu, żeby na przykład jechać w tym samym kierunku niestety, ale znaczy no, żeby ten, ale mniej więcej przez to będziemy przejeżdżać, przez to samo. Ja wziąłem sobie właśnie teraz transport, zatrzymaj się, bo jeszcze dwa akurat, nie? Wziąłem sobie transport teraz do Hanowera. Tak, do Hanower, a Ziutek jedzie do Dresden. Tak, sorry za to cięcie, bo mi się wyszło na kufit, więc na pewno jakoś dojedziemy, nie? Kuźwa, dalej czerwony, ja pierdolę. O, dzięki. Nikogo nie ma, więc... I będziemy się mniej więcej starać jakoś tak nie przedłużać odcinka. Może jak dojedziemy do Brychno, czy gdzieś tam może jak Ziutek uzyska gdzieś po prostu ten transport, to mi się uda. O, jakiś gościu takim samolotem jak ty. Dobra, dawaj to na GPS-a. Zaakceptowałem. Jak widzicie, gram sobie na tym lusterku dodatkowym z tego powodu, że lepiej mi się po prostu na nim gra. Dobra. Okej, okay. Dobra, teraz możemy cofać. A ta jest moja naczepa, musimy tam. Teraz ludzie zobaczą jak, kurde... Aha. Ach no, trochę mi brakło, to dużo. Ale no dobra. Myślę, że... Jakiś gościu, widzicie, też będzie ten towar brał podobny. Tamten drugi, nie wiem, czy to... Ja mam koparkę, a tam... Ja mam taką koparkę ze spychem. Dobra. Gdzie jesteś? No ja tu pojechałem, gdzie wcześniej my tu stąd jechaliśmy, pamiętasz? No, 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 no. No. Ej, uwierzysz, że ten towar przed chwilą gościu wiózł? Nie, naprawdę. Innego się tu wiózł. Ja jestem koło tego pytajnika, nie? Koło tej lupy. Na autostradzie tam gdzieś, przed autostradą gdzieś czy coś. Na wjeździe na autostradę bądź. O, machnąłem sobie, dobra. Ja już jadę. Troszkę mnie może rzucać, bo jadę na klawiaturze, myślę właśnie nad zakupem. Ja już jestem na... ja wyjeżdżam już na autostradę, na Prahę jadę. Ty jesteś na autostradzie u góry? Jeszcze nie, dopiero po ładunek przyjechałem. Aha, dobra, to ja będę tam czekał gdzieś tam u góry na autostradzie, okej? Okej. Ale ty też możesz, jak wyjeżdżasz na autostradę, w prawo odbić, nie? Czekaj, nie wiem jeszcze. Ale tu syf na tej, w tej firmie. Ja mam 10 godzin około, dobra. Ja sobie tutaj pojadę i... Czekajcie, bo chyba się... Nie mam włączyć chyba? Mam, dobra. Ja mam, jak widzicie, przystosowane auto do takiego ładunku, bo jest dwuosiowe z tyłu. I tak, pokażę wam może od razu moje tablice. R1 Polak. Aha. A Ziutek ma... Jaki ty masz? S1 Marek. S1 Marek. Dobra, ja już tam jadę do ciebie. No ja jestem na autostradzie, czekam. Aha, czekaj, muszę sobie włączyć. Bo... Pamiętajcie, jak włożycie takie towary, czyli na przykład tak jak ja mam koparkę, tak... Nie wiem, czekaj, serio, będzie koparkę? No, kopacz, o, kopacz, 500, 9 ton, ale to tylko 9 ton wiozę, no marne, muszę wrzucić ten... Ja 23 mrożonki. Spoko. I dlatego właśnie włącza się ten... aha, czekajcie, bo mi się lampy u góry pewnie nie będą świecić. Tak, jak myślałem, to F4 teraz i... Dobra, teraz się będą już świecić. Jak widzicie, wszystkie lampy mi się już świecą.
że tak pewnie zaraz tu gdzieś wyjedzie. Długie, krótkie. Więc tak, nie widzicie, na przednim panelu mam i u góry mam te same światła, więc tylko w innym miejscu pokonane. I to jest mój trąbnik. I ten. O, przepraszam. Więc tak. Jedziesz? Tak, już wjeżdżam na autostradę. Czekaj, bo nacisnąłem coś i coś wyłączyłem. I sobie wyłączyłem po prostu. O, lalalalalalalo. Nie wiem, czy mi się nagrywa, czy nie. Tak, 6. 5, 7, 8. Wyciemniłem sobie jakoś, kurde, to czy się nagrywa. Nie wiem, którym. Gdzieś to wyłączyłem. O, przepraszam. Sorry za to króciutkie cięcie. Szukam właśnie... O, znalazłem. Dobra. Nagrywa się. Sorry za to takie cięcie dziwne. Ale pomyliły mi się guziki. Dobra. Ja... Jedź już. Widzę cię. Też cię widzę. Uważaj tam, bo wyjeżdżam. Okej. Okay. Ja go wyprzedzam, albo nie. Tam uważaj z tyłu za tą gościa, próbuję coś wymanewrować. No właśnie wiem. Kurde, bomba. A mi jakoś dziwnie rzuciło. Nie masz żadnych wiadomości. Ja sobie to ustawię na tego GPS-a. Ja wiem, że mam GPS-a normalnie na panelu, ale... Przyzwyczaiłem się do tego, więc... Bo jeździłem z Kanią wcześniej tam. Masz też prosto, nie? Tak. Ile jedziesz? Pięćdziesiąt siedem. Czekaj, muszę. Tu uważaj na ten... Nie wiem, czy tu jesteś, nie widzę cię najmniej. Tutaj prosto. Może zatrzymać się i poczekać na ciebie. Jedzie. O, ziutka nam rozłączyło. Pewnie mineta gdzieś. Dobra. Chyba mi rozłączyło internet. W miarę z tym moją możliwością będę jechał i nie wiem, po prostu, bo tab mi nie działa, więc... Dobra, zmienię na jedynkę, wyłącz migacze. Ja... Wiecie co zrobię? Dobra. No... Kurde, szkoda, że straciłem połączenie. Dobra, czekajcie, zjadę tu. Czekajcie, zaraz wrócę. No dobra, to nic, najwyżej teraz zawiozę ten towar bez ziutka. Po prostu gdzieś zjadę o tutaj na tę sypialnię i nie ogarnę, co się stało. Jak widzicie, teraz spada deszcz, nie za bardzo mam pogodę do jazdy, bo... No... Wiele osób wie, jak się jeździ w deszczu. Nie bardzo myślę, no zakupiłem właśnie kierownicy, więc... No. Bo mi coś tab się przeciął, albo po prostu ja połączenie z internetem straciłem. Więc tu sobie gdzieś zaparkujemy. Więc dobra, widzimy się za chwilę. Okej, jestem. Więc nie wiem, co jest z ziutkiem. Osoba, do której próbuje się dozwonić, jest niedostępna. Proszę zostawić wiadomość po sygnale. Siema, ziutek, ej.
Ale jak możesz to zadzwoń. Bo nie wiem, jak już tam dziwnie rozmowę ucięło. Więc, no. Zadzwoń zaraz do mnie. Dobra, no. To tam powinno być. No, bo ja mu coś wiadomość zostawiam. Czekajcie, zaraz sobie na pobocze. No, zrobię takie cięcie i... Nie wiem, gdzieś dojedziemy i zrobię... Okej. Dobra, jesteśmy. Już jestem z powrotem. O, gdzie bierze. Gdzie trzeba? Niestety nie mam chyba przeciwgiel, one się same włączają, więc... Dobra, jeśli będziecie chcieć na przykład też na single player, to mi napiszcie. Opowiem wam jeszcze coś może a propos serii z Minecrafta. Seria z Minecrafta... Oczywiście będzie, tylko po prostu z ziomanem dzisiaj mamy ustalić po prostu... dzisiaj ziomanem myślimy zakręcić już odcinek za chwilę. Więc... Ja ogarnę może gdzieś na kolejny przystanek. Więc tak, na tamtej stacji się zatrzymam i po prostu skończę odcinek. A spróbujemy coś tam ogarnąć, może tam rozmowę uciął po prostu na tym spiku, czy gdzieś indziej się połączymy, więc będzie bynajmniej wiadomo, że kogoś rozłączyło, a nie daje na Escape'ie. Escape jest zbagowane troszkę, więc pokazuje niby, że po prostu jest, a go nie ma, nie? Więc tak, tutaj zaraz za tą jedynką z tego co będę gdzie. Usłyszcie ten szum silnika. Ładnie. Ludzie, wycieraczki, wszystko w miarę sprawnie działa, jak się wyłączy. To może pokażę. To naprawdę widok zaczyna zanikać, po prostu bardzo ładnie jest zrobiona grafika, mi się na przykład podoba. Wow, widzieliście, z górki się rozpędziłem, to jest tu coś. Ale to będę skręcał, będzie włączyć sobie wycieraczki, wyłączył je, zapomniałem włączyć. Tu skręcam, więc tu skończymy odcinek. A jeśli ktoś będzie chciał ze mną oczywiście nagrać odcinek, to oczywiście zapraszam i piszcie, ja też przywoz może zatankuję sobie samochód. Znaczy no, mam paliwo, wiem, o. Naciśnij przycisk następujący klap, żeby pełny bak pełny, dobra. Teraz, i jakby ktoś nie wiedział, to się po prostu odjeżdża, jakby ktoś nie grał. Widzicie, że na ręcznym jadę? Ale jadę z tego powodu, żeby się zasłonić. Dobra, więc ja może skończę nagrywanie i po prostu widzimy się w kolejnym odcinku, jak już będzie może ktoś inny lub źródłowy coś się nie będzie rozłączać, więc dzięki, żeście to obejrzeli. Zapraszam do zasubskrybowania, dania łapki w górę, do zalegowania mojego fanpage'a, na którym będą się pojawiać najnowsze informacje a propos wszystkich serii, tak? Na Instagrama też zapraszam, na którym będę wsadzał zdjęcia na przykład jak gram BTS-a, czy normalnie na żywca jak coś robię. Oczywiście na początku nie będę ujawniał swojej twarzy, więc jedziemy. Zapraszam serdecznie. Ładnie. Więc no to tyle chciałem powiedzieć, dzięki, żeście mnie oglądali i do zobaczenia, cześć, do kolejnego odcinka, pa pa!